Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry BitCop. Jak możecie zauważyć, gierka ma muzykę i to całkiem głośną i bardzo przyjemną. Jak widzicie, gry nie ruszałem, ledwo co kupiłem, gra za 10 zł na Steamie, jakby ktoś chciał, polecam. Także zaczynajmy bez zbędnego gadania. No, ogólnie fabuła jest taka, że jesteśmy policjantami. No, także wyjaśniłem, mam nadzieję, i że wszyscy rozumieją. No. Jako dzieciaki spędzaliśmy każdy czwartkowy wieczór pochłaniając amerykańskie policyjne seriale w państwowej telewizji. Uwielbialiśmy oglądać, jak dobrzy gliniarze kopali tyłki bandziorom, ratowali z opresji piękne kobiety, jeździli wypasionymi furami. Wiedzieliśmy, że nie do końca tak wygląda życie policjanta, ale nikt się tym specjalnie nie przejmował. Oglądanie tych seriali dawało ogromną frajdę i tylko to się liczyło. BitCop to nie jest dokument o Nowym Jorku lat 80. To nasz hołd. No. No to mamy pierwszą rzecz do zrobienia. Gdzie są diamenty senatora? O, detektyw z NEDP zabija włamywacza w domu senatora. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że decyzją szefa New York Department Policy detektyw Jack Kelly zostanie usunięty od pełnionych obowiązków, przeniesiony do innego wydziału. Jack Kelly, oficer dowodzeniowy z NEDP, który zastrzelił w zeszły piątek włamywacza w domu senatora, jest coś tam, nie umiem czytać, więc spokojnie. Dobra, pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to na pewno wyciszymy trochę, bo głośność to jest max. O, właśnie. Głośno. Dobra, jako pierwszy odcinek zrobimy sobie króciutki, taki jeden dzień, może maksymalnie dwa. Ale później wydaje mi się, że... Nie no, jeden dzień będzie. No, a później będzie po dwa, tak mi się wydaje. Jack Kelly. Cześć Kelly. Siema. Cześć Kelly. Witaj na ulicy, detektywie. Pocałuj nas wszystkich w dupę, Kelly. Ogólnie gra może być lekko wulgarna, więc spoko. Z czego rżysz, szefa? Jak on miał? Nic, szefie. To wysił mózg i zanotuj. Nie wracasz mi bez 10 mandatów. Na wszystkich? Na głowę, magnat. Ty ten papało. Damy radę, szefie. Dupowo. Ale ciebie, Kelly, to jeszcze nie dotyczy. Sierżancie Holloway. A co ze mną nie tak? Nie obchodzi mnie twoja przeszłość, detektywie. Ani czy chropnąłeś tego biedaka? Czy zwinąłeś senatorowi wartościowe fanty? Od tego jest wydział wewnętrzny. I oni się tobą zajmą. Ale teraz na tej ulicy jesteś żółtodziobem. Nie zdążyłem cię znienawidzić. Więc masz dziś wolne od mandatów. Jej! Nawet nie bierz bloczka mandatowego. Nie będzie cię kusił. Nie spierdol tego. Detektyw, ma fory u szefa. Lepiej zanotuj, co masz zrobić. Bo nie będę powtarzał. Tak jest. Musisz poznać ważnych ludzi na swojej ulicy. Okej. Okay. Odwiedź Ricka w jego kafe. Poznaj Luigiego i jego pizzę. Iwan z Monopolowego też pragnie cię poznać. Pozdrów Adamskiego ode mnie. Odwiedź Herr Kranka. A, jeszcze sklep Hi-Fi. Bo się skarżyli na brak naszego zainteresowania. I nie pomnij kościoła. O, to ważne. Ojca Mushroma też musisz poznać. O, i pralnia tuż obok kościoła. O, zapamiętałeś? Dobrze. Innych też możesz poznać, skoro będziesz tam pracował. No, spoko.
Zresztą, po co ci to mówię? Poprowadzić cię po rejonie dotychczasowy posterunkowy. Gruby Mike zna te okolice jak własną kieszeń. Wszystko ci wyjaśnię. Twój kod wywoławczy to 421. 421, zrozumiałem szybko. Ale tylko Kelly ma taryfę ulgową. Do kościoła koniecznie wpadnie. Hehe, pomodlić się o przychylność szefa. Bo długo nie potrwa. Dosyć podśmiechu jak. Dobra, do roboty. Mogę pogadać z innymi, to pogadamy. O, moja żona zupełnie nie rozumie mojej roboty. Ja też nie. Magna, też tak masz? Nie gadam z twoją starą o tobie. Cortez, trzeba mi wnieść meble po malowaniu. Dlaczego malarze tego nie zrobili? Po sobie poszli, zresztą gadali jakoś dziwnie. Zostawili masę butelek i kompletny syf. Co mnie to obchodzi? Choć raz zachowa się jak facet. Feminizm nie kończy. To się kończy, kiedy trzeba wnieść szafę. Kelly, pozdrów Luigiego. Ma knajpę na twoim rewizie. Spoko. Spróbuj też czegoś poza pizzą. Warto. Jasne, powiem, że tęsknisz. Stary, nieźle nas ciora po tej libacji. Oj. Mówiłem, że nie chlać na komisariacie. Dla mnie to jedno, ale wystawianie gołej dupy przez okno to był błąd. Dokładnie. Musili mnie, nie mogłem się wyrwać. I spytaj Corteza. Dlaczego wypisał ci na dupie HWDP? No co, hamujemy wszelkie działania przestępcze. Dosyć pogaduszek, na ulicę i pierdzielać. Co tu w ogóle się dzieje? Dobra, trochę się naczytałem, już mi starczy na cały dzień. Kalin, na odprawie było mówione co trzeba, tak jest. Odbierz wszystkich i przestaw się. Dokładnie tak zrobię. Jasne. Zresztą gruby ci opowie co i jak. Tu już nie jesteś ważniakiem w gajerze. To się jeszcze każe. Miałeś zalepkie ręce w domu senatora. Hehehe. Dupki. O jest. Ty jesteś Polly? Kelly. Jack Kelly. Wszystko jedno. Mówi Mike. Gruby Mike. Albo jak chcesz, mam to w dupie. Szef kazał mi cię dzisiaj niańczyć. Chcę mieć to z głowy. Ja też. To mój ostatni dzień na ulicy. Idziemy. Gdzie? Pójdziemy coś przekąsić w Luicie. To niedaleko. Po drodze zajrzymy jeszcze do Adamskiego. Wczoraj miałem u niego interwencję. Sprawdzimy, czy wszystko gra. Oba. Kelly melduje się na rejonie. Na służbie jesteś numerem 421. Zapamiętaj. Nie zapamiętam, jak cholera. Pozdrów grubego Majka. Pewnie ma to w dupie. Hehe, to prawda. Jego dnia 421. Dobra, 8:10 jest. Co my tu mamy, tak? Dobra, którym się chodzi w tej grze? A, dobra, już wiem. On poszedł tutaj, mieliśmy wejść do Adamskiego pierw. Dobra. Dzień dobry, panie Adamski. Dzisiaj mamy spokój? Oczywiście. Pomysł z chłodnią był doskonały. Z chłodnią? Później ci wytłumaczę. To jest Poli. Będzie od teraz tu pracował. Kelly. Nie przenoszę na inną ulicę. Pytamy posterunkowego. Proszę wpadać od czasu do czasu. Na pewno będę zaglądał. No i git. Odwiedź sklep i poznaj się ze sprzedawcami. No spoko, spoko. Oni wiele widzą i sporo wiedzą. W końcu to teraz mój kwadrat. Aha, nie stresuj się tak bardzo. Nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Czasem można oszaleć, tyle się dzieje. No, zakładam, że tak będzie. Zobaczysz, każdy będzie miał do ciebie jakąś sprawę. No, tak pewnie będzie. Sam decyduj, co mieć w dupie. Bo i tak nie da żadnych. No, wszystko. A sierżant? Nie zawsze się dowie, gdy coś pokombinujesz. Nie tylko normy i mandaty. Bo nie dociągniesz do emerytury, hehe. Wyluzy, dobrze radzę. A jak było z tą chłodnią? Nie pytaj Poli. Kelly! Popracujesz tu, to zrozumiesz. Czasami trzeba działać niekonwencjonalnie. Zajrzymy jeszcze do pizzerii Louis. Można tam nieźle zjeść. No, zakładam, że tak będzie.
Tu jest Luis, dobra, to tu idziemy. Tu. O, nowy policjant. Witam w naszych skromnych progach. Jestem Kelly. Wiemy, wiemy. My właśnie w tej dzielnicy wiemy wszystko. Padliśmy na pizzę, Louis. Przenoszą mnie teraz Poli, będzie tu gościł. Mam nadzieję, że będziemy owocnie współpracować. Pewnie, że będziecie. Mam nadzieję, że ta przykrość z senatorem to nieporozumienie. Tak, tak, to nieporozumienie. Da się jakoś rozwiązać. Być może z naszą pomocą. Dam sobie radę. O, oczywiście. Ale zawsze możemy się przydać. Pol jest nowy, ale szybko się uczy. Kelly! A teraz podaj nam tę pizzę. Umieram z głodu. Płynęło 15 minut. Pizza super. Dobra, spadamy. To było coś. Louis robi najlepszą pizzę. Będzie mi jej brakowało. Pewnie zna się na rzecz. Za miesiąc będę nosił twój rozmiar mundur. Poli, uważaj jednak. To nie są tacy zwykli Włosi. Domyślam się. Tu trzeba grać ostrożnie. To może dożyjesz emerytury. Jak ja. Hej, Poli, popatrz. Kelly! Na mnie, Poli. Jakiś brudny hippis nie opłacił parkometru. O, wypisz mu mandat, nim odjedzie. A z czego? Nie wziąłem bloczka mandatowego. Ja pierdolę. Szef miał rację. Ciebie trzeba nęczyć, jak nie mogę. Masz mój. Odnasz wykroczenie na mandacie. Wstaw podpis oraz numer odznaki. I za wycieraczkę. Dobra, jak to się robi? Tutaj. Tu mamy zadanka. Fabuła, tu jest ten. Wstawić mandat za parkowanie. To pewnie muszę podejść. Wystaw mandat. Parkowanie. Pyk, wstawił oznaka. Dobra, łatwo. Mandat wystawiony. Więc sprzątnijmy stąd tego rzęcha. Wezwij holownik przez radio. Aha, zatrzymuję twój bloczek mandatowy. Szef dał ci inne zadanie na dziś. Dobra, holownik. Centrala, potrzebny holownik pod adres 609. Wyzwanie przekazane. Dobra, i jedzie. O, jest. Holownik w drodze? Tak jest. Dobra robota. To poszło łatwo. Kierowca się nie zjawił. Najgorsi są ci, którzy przybiegają i drą sutkę. Musisz nauczyć się ich pacyfikować. Dobra, pałą w łeb. Masz jakieś rady? Uważaj tylko na to, co wpisujesz. Za niesłuszne mandaty możesz dostać nagany. No, to teraz kajdan. Co z nimi? Będziesz codziennie ich używał. Wiesz? Więc naucz się, jak sprawnie skuć złodzieja. Musisz kliknąć na kajdanki na twoim pasie poniżej i będziesz blisko niego. Dobra, tak zrobimy. 421 tu centrala. Zgłoszono kradzież. Łatwo! Centrala potrzebuje radiowóz po aresztowanego. No i teraz sobie poczekam. O, właśnie tak to ten wygląda. Teraz idzie gruby fazą. To chyba facet. Nie, to kobieta jest. To jest kobieta jak 150. No, zasłaniasz mi. O, dobra robota, Poli. Mój chłopak. Nazywam się Kelly. Wszystko jedno. Ten złodziej wyglądał jakby był z gangu. Oprócz czarnych gangów działa tu też włoska mafia. Z jednymi i drugimi lepiej nie zadzierać. Nie urodziłem się wczoraj. Można tak, może tak, może nie. Tylko ci mówię, masz tu dwie wrogie siły. Teraz się rozdzielimy. Rozejrzyj się po okolicy i pogadaj z ludźmi. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Zobaczymy się pod koniec zmiany. Dobra. Pamiętaj, że nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Spotkajmy się o 4 p.m. przed Lloyd. Czyli 4 po południu. Dobra. Szybko zobaczmy jeszcze zadankę, jakie mam. Spotkanie z Mike, to nie.
Hardry Cafe. No to idziemy po kolei. Kelly, co pan tu robi, kapitanie? Chciałem z tobą pogadać, Kelly. Słucham? Musimy się częściej spotykać. Dziękuję, panie kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. Wiem, że cię obrabiają. Chcę ci pomóc. Z oskarżeniem o morderstwo? Dzieciak święty nie był. Dla niego i tak nic nie zrobimy. A ciebie potrzebuje całe miasto. Dziękuję, kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. Jesteś zasłużonym gminą, ale jest jeden warunek. Ta zaginiona diamentem. Co? Senatora, nie było żadnych diamentów. Nie wiem, co było, a czego nie. Muszą się znaleźć. Senator jest kluczową postacią. Żeby wyciągnąć cię z tego gówna. Z niego obaj leżymy. To trochę podejrzane, prawda? Masz na to 21 dni. Później idę na emeryturę. Jeśli się nie uda, po upływie 3 tygodni nic nie będę mógł zrobić. Właśnie, brakowało mi tej presji czasu. Nie skończyłem jeszcze. Jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli moje podejrzenia się potwierdzą, ta sprawa zatrzęsie się całym miastem. Co się tak gapisz? Nie jestem pewien, czy pan już skończył cel. Skończyłem. Do roboty. Haj. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry, posterunkowy Kelly. Jestem nowym gliną w tym rejonie. Witamy serdecznie. Zapraszam zawsze na kawę. Na mój koszt. Albo na coś mocniejszego. Dziękuję, chętnie będę wpadał. Dobra. Dobra, gdzie teraz idziemy? Odwieźć Liquor Store. Zobacz. Dzień dobry. Dzień dobry, posterunkowy Kali. Coś potrzeba? Świetna sylwetka. Wpadłem się przywitać. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo niebezpieczne zajęcie. No to, panie Kelly, mam piękną skórzaną kurtkę. Jakby pan władza jeździł motocyklem, czerwona chyba nie przejdzie. Ale dzięki. U mnie tylko oryginalny towar. O, i ludność biegnie na plus. No i tak to się robi, panie. Tu już chyba nic nie mamy. O której mieliśmy się spotkać z nim? 4:00. A godzina jest? A, jeszcze daleko. Dopiero 9:00, ale to my się wyrobimy szybko. Dobra. Liquor Store, Drug Store, IT, Kościół i pralnia. O, tutaj. Tutaj. Dzień dobry, panie władzo. Dzień dobry, Kelly jest. Wiem, że na służbie alkohol nie wolno. Ale po służbie zawsze coś w dobrej cenie się znajdzie. Dziękuję. Pewnie skorzystam. Wiedziałem, że swój chłop. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobra. Czy Peep Show też miał być? Nie miał być. Ale pójdziemy. Dzień dobry, posterunkowy Kelly. Jestem tu nowy, chciałem się przedstawić. Dobry. Może teraz będzie to porządek. Pański poprzednik nie przejmował się pracą. Ze mną będzie inaczej. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobra. Adamski. Czy Adamski był na liście? Nie był. O! Dzień dobry, panie posterunkowy. Czy mogę służyć? Dzień dobry. Przyszedłem się przedstawić. Jestem Jack Kelly, nowy w tym rejonie. A, tak. Może sygnet? Człowiek władzy powinien się dobrze prezentować. Na pewno zaimponowałbym Włochom. Ale jednak nie, dziękuję. Niech pan ma na oku mój sklep. Drogi towar, czasem kusi, no nie? Coś pani sugeruje? Wieści się roznoszą. Niech pani nie wierzy plotkom. Do widzenia. Do widzenia. Jakbym jeszcze umiał gadać głosem kobiety, to może by coś z tego wyszło, no.
No niestety, nie jestem wszechmogący. Przesyłka dla mnie? O, przepraszam. Nie ma problemu. Czasem też doręczam mandaciki. O. Gdzie my mamy iść? Tu. Na pewno mamy iść do Drugstore'a. Się przejdziemy. Dobry, Hero Fizo. Posterunkowy Kelly. Pięknie wygląda pan w mundurze. Coś boli? Jakieś rany? Nie, tylko wpadłem się przywitać. Nowy tu jestem. Tak, tak. Zawsze do usług. Pański poprzednio sporo kupował leków. Na wstydliwe choroby. Nic się nie szanował. Ale względny... jak? Będę się starał. Lud und coś tam. Śmieszne literki. Co to za tabliczka? Z harcerstwa. Jedyna moja przedwojenna pamiątka. Stracił pan wszystko? Niestety. Mój ojciec walczył w Europie. Pewnie miałby pan z nim jakieś wspólne wspomnienia. Być może. W razie czego zawsze oferuje najnowsze lekarstwa. Dyskrecja zapewniona. O, warto wiedzieć. Hi-fi. Kościół i pralnia. Hi-fi. A, chodźmy na obiadek. Mamy dużo czasu jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, posterunkowy Kelly. Przedstawiciele prawa są u nas zawsze mile widziani. Napiłbym się kawy. Już podaję, dzisiaj na koszt firmy. Dzięki, to cholernie dobra kawa. U nas taka, nie tylko taka. Zapomniałbym, a tak miło się siedzi. W porządku, do widzenia. Do zobaczenia. O, ludność dostałem. Dobra, ty z taką... O, ja tu sprinta mam nawet. Tutaj mieliśmy wejść, chyba nie. O, tu jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Paszka pączków? Jestem innym gliną. Każdy tak mówi. Nikt nie oparł się naszym pączkom. Dobra, jednego poproszę. Na próbę. Faktycznie bardzo dobry. A nie mówiłem? Do zobaczenia wkrótce. Ajajaj, już mnie złapali, no. Dobra, idziemy do pawn shopa. O. Jo. Jestem Gerard Dix i to mój lokal. Posterunkowy Kelly. Wszystko legalne, panie władzo. Nawet nie pytałem. Wiemy, co o nas opowiadają. Nowy jestem, nie słyszałem. Witamy, dogadamy się w razie czego. Nie mam nic do zastawiania. Czasami trafiają się okazje kupna. Dobre okazje. Zapamiętam. Pan władza jeszcze kiedyś wpadnie. To wpadnie, to wpadnie. Ty. O nie! Project? Gdzie to jest? Nowy tu jestem. Kurnobuda? Jestem w drodze, odbiór. Kurna, gdzie to jest? Tutaj, tak? Dobry. A nie, to pralnia. Jestem posterunkowy Kelly. Nowy w tym rejonie. Ładna pralnia. Jak idą interesy? Benny nie ma. Benny? A, brata. Harry i Benny punkt. No tak. Padłem się tylko przywitać. Witać. Nie prać. Teraz iść. Ale idzie już. Benny nie. Dobra, wróćmy szybko do tego. Tu. Pornobudzie. Gdzie jest pornobuda? Czekajcie. Nie no, tutaj nie. Mamy trochę czasu, więc możemy polatać sobie trochę. Ale gdzie jest pornobuda, to ja nie wiem. Jakoś opisana ona jest? Halo. Jak pan tu nowy? Tak, zaczynam pracę w tym rewirze. O, super. Lubię rozmawiać z policjantami.
Też zostanie policjantem. Gdy dorośnie. Tata mówi, że to dobra praca. Tak? No, można brać w łapę. Chyba będę musiał z nim pogadać. On się nikogo nie boi. Dobra, miło się gada. Ale czas leci. Ale nie, niech pan patrzy na zegary. W czasie rozmów czas jakby nie płynął. Faktycznie. Lecę, do widzenia. Pa, mały. Dobra, tutaj jest Włoch, to nie wiem. Dodajmy. Panie posterunkowy. Słucham. Jest pan tu nowy. Możemy pomóc panu się odnaleźć. Na przykład w jaki sposób? Moglibyśmy się spotkać, coś zagrać. Tu nie Vegas, hazard jest nielegalny. Od razu hazard. Trochę rozrywki nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Nie zaszkodziło. Kurde. Przemyślę to. Będzie nam miło. Dzięki, muszę iść. Na razie. Kurde, zapomniałem jaki głos dawałem Włochom. Najgorzej. Gdzie jest pan Nobuda? Kadem. Nie mam pojęcia gdzie jest pan Nobuda. Ale Lipton. Dobra, w dupie z tą porno był. 421, natychmiast do wódki telefonicznej. Sierżant Holloway, ciebie. A czego on chce? Nie wiem, ale lepiej się pospiesz. Niżej cię już nie przyniosą, więc wylecisz. Dobra, idę. Bez odbioru. Tu Kelly, czego chciałeś, Holloway? Dla ciebie sierżant Holloway, ty obstrany świński cycu. Chyba się zaraz niebo otworzy. Aż kurwa twoja mać. Dzwonię do ciebie, żebyś wiedział, że cię obserwuję. Czego pan sobie życzy, panie sierżancie? Czy robisz sobie ze mnie jaja, Kelly? Nie śmiałbym, panie sierżancie. Bo ja była żona, ty rozwiązała kupo psiego gówna. Robi piekło swojemu tatusiowi. Mówi, że jest nieszczęśliwa. I przez to mi się obrywa od naczelnika. A ja nie mam zamiaru dostawać przez ciebie po dupie. Płacz alimenty, nie opierdalaj się. Bo cię uwalę, ty irlandzka łajzo. Ale panie sierżancie, jakby pan wiedział co ona... Chuj mnie to obchodzi. Mam więcej o niej nie słyszeć. Tak jest panie sierżancie. To wszystko, do zajęć. Tak jest, panie sierżancie. O kurde, to gruba sprawa. Ale już mamy bardzo mało czasu, więc musimy... Zamknij się tam. Nie, żadnych hot dogów. Jeszcze nie teraz. Tu znowu się przytyje. Ja nie wiem, gdzie jest ten. O, musimy do kościoła iść, bo jak ominiemy kościół, to będzie lipa. Nie będzie pochwalony. Dzień dobry, jestem Kelly. Kelly? Irlandczyk? Popraw dziadka. Katolik? Czasami. Dobrze, jeszcze o tym porozmawiamy. Nowy przydział? Tak, wpadłem się przywitać. Nas też często przenoszą. Może spowiedź? Może innym razem. Mam dość spowiadania się przed sierżantem. Ale czy sierżant cię kocha jak Jezus? Czy wybacza? Na pewno nie tak często. Synu, padnie jakbyś potrzebował otuchy. Może zajrzę. Do widzenia. Bogiem. Okej. Pogadajmy jeszcze z tym gościem. Hej komisarzu. Na belkach się nie znasz? Szacunek trzeba okazać. Przekazał przekazać, że da się z nim żyć. I umiał oddzięczyć się za przysługę. A po co mi to mówisz? Niech pan pamięta, panie władco. Tak będzie lepiej. No dobra. Nie zamierzam robić sobie tutaj wrogów. Dobra decyzja. Można często spotkać nas na rogach. Nie wiem. Poważnie, nie wiem gdzie jestem. Co ja jeszcze mam do zrobienia? Odwiedź sklep. Hi-fi. Ominąłem! Nie, tu jest. Ważne. Dzień dobry, czy mogę służyć? Dzień dobry. Przyszedłem się przedstawić. Jestem Kelly, nowy w rejonie. Bardzo mi miło. Przyda się ktoś, kto
zrobię porządek. Rzadko widać was w tej części ulicy. Dla nas ważny jest cały rejon. Miło to słyszeć. Szczególnie w takim sąsiedztwie. Co ma pan na myśli? No ten lombard obok. Legalny biznes. Akurat. Coś pan sugeruje? To chyba wasza robota, nie? Ja mam swoją. Mam sporo nowości i częste pomocy. Prowadzę też na zamówienie. Zajrzę w wolnej chwili. Pogadamy na spokojnie. Zapraszam. Nigdy nie zapamiętam tych wszystkich głosów. Więc jakbym mówił w każdym odcinku innym głosem, to musicie to uszanować. Dobra, mamy za zadanie odnaleźć, aha. O czwartej, nie wiem która godzina jest, i sprawdzić zgłoszenie złodziejów w Pornbudzie. A gdzie jest Pornbuda? Oh my god. O, proszę. Buda. Co za miasto? Oj, o czwartej muszę się spotkać, ale nie mam pojęcia gdzie jest Pornbuda, no. Oh my god. O czwartej mam się spotkać, o. Jak najszybciej muszę tam być. A gdzie się mieliśmy spotkać? Pizza! Dobra, jest. O, jesteś. Rozejrzałem się po okolicy. Pogadałem z ludźmi. Mam... O, a. Na co czekamy? Znajomy chciał cię poznać. Co on robi? O kurwa! Poli, na ziemię! Na ziemię, kurwa! O kurwica! O cholera! Zabili gość! Jack, chyba nie wyjdę z tego. Przepraszam cię, przepraszam! Za co? To nic groźnego. Nic groźnego? Mike, otwórz oczy! Zostań ze mną! Sanitariusz, wyrzuć kiepa! Patrz pan, bywa się na wierzchu, wykrwawia się. Nie chcę szlak. Kiedy uważaj na słowa. No już. Coś tam. Kurde, nie umiem czytać. Posuńcie się. To miejsce zbrodni. No nie. No nie. Dlaczego gang minus jeden? Ludzie na dzianie są neutralni. Ludność plus trzy. No i warto było. Poznałem właścicieli najważniejszych biznesów na ulicy, ludność plus 3. Znalazłem czas, aby poznać wszystkich pozostałych. Wszak będzie zadowolony. Ludność plus 3. Zostawiłem swój pierwszy mandat, policja plus 1. Nie zdążyłem na wezwanie do Pornbudy, przecież się nie rozwojem. No niestety, kurna. Policja mnie nie lubi, najgorzej. Ajajaj, kapitan obiecał mi pomóc z zarzutem zabójstwa. Muszę odnaleźć zaginione diamenty. Ja ich nie mam, więc ktoś je zabrał. Muszę się dowiedzieć, kto chciał się pozbyć grubego Majka. Strzelanina na pewno nie była przypadkowa. Zauważyłem, że na dzielnicy działa gang. Już im podpadłem, aresztując złodzieja. Nie zareagowałem w sprawie złodzieja w Pornbudzie. Minus 5, o cholera. Za 3 dni muszę mieć $300 na alimenty. Dostałem wypłatę pieniądze na dzielnicy. O kurde, mało dostaliśmy. Dobrze. No, także... No, także ja się z wami żegnam, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek pierwszy. Gra jest ciekawa, ale nie liczcie na to, że będę wszystko od deski do deski czytał. Czasem będę też zmieniał zdania, żeby wyjść z twarzą z tego, że nie umiem czytać wystarczająco szybko. Także musicie mi to wybaczyć, no, ale mam nadzieję, że będzie się fajnie bawić, bo gierka jest naprawdę spoko. Strzelanina, wszystko, akcja z lat 80. i w ogóle, no. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Cześć!